Na Pomorzu Środkowym, między Słupskiem a Lęborkiem, w gminie Potęgowo, w pięknej, malowniczej miejscowości Łupawa, znajdują się wielkie konstrukcje z kamieni, dzisiaj porośnięte mchem. Są to budowle sprzed 5000 lat, są to grobowce megalityczne. Grobowce megalityczne, które znajdują się w Łupawie, są starsze o niemal 1000 lat od piramid egipskich. Najsłynniejszą konstrukcją z tego okresu jest Stonehenge w Anglii. Otóż w naszej miejscowości występuje największe skupisko megalitów, nekropolii megalitycznych w Polsce. W tej chwili znajdujemy się na terenie szkoły podstawowej w Łupawie, a w tle widać za mną rekonstrukcję megalitu, którą udało nam się tutaj wykonać. Jest to rzecz niepowtarzalna, wręcz można powiedzieć ewenement związany z wykonaniem tej reprodukcji. Otóż przyjeżdżając do nas, możecie Państwo na własne oczy przekonać się, jak kiedyś wyglądały te nekropolie. A minęło bardzo wiele czasu od tego momentu, gdy mieszkała tu ludność tak zwanych pucharów rejkowatych. Właśnie ta ludność, która zajmowała się rybołówstwem, myślistwem, także zbieractwem, zamieszkiwała te rejony. Na naszych terenach przy rzece Łupawie prowadzone były prace archeologiczne przez naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Te prace naukowe były prowadzone w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Ta rekonstrukcja, o której Państwu przed chwilą mówiłem, wykonana jest przez naszą lokalną społeczność i na pewno jest atrakcyjna i przyciągnie rzesze turystów. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy nie tylko do szkoły, nie tylko na teren przeszkolny, by obejrzeć rekonstrukcję, nie tylko na spływy kajakowe rzeką Łupawą, ale także na okoliczne stanowiska archeologiczne, których jest bardzo, bardzo dużo. Aby zgłębić wiedzę na temat łupawskich megalitów, zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdziecie wersję elektronicznej przewodnik w Dolinie Łupawskich Megalitów. A po zapoznaniu się z przewodnikiem zapraszam serdecznie do gminy Potęgowo, zapraszam do Łupawy. Tutaj będziecie mogli zobaczyć wśród pięknych lasów niezwykłe, wielkie konstrukcje megalityczne.